Hej, hej, hej! Cześć wszystkim, witamy Was w kolejnym filmiku. Dzisiaj przygotowaliśmy dla Was... Smoothie Challenge! W edycji... Kwarantanna! Piotrek się ze mnie okropnie śmieje, że kiedy zaczęła się cała pandemia, to zrobiłam tak wielkie zakupy spożywcze. I tak absurdalne zakupy. Tak absurdalne zakupy spożywcze, jakbym się szykowała na koniec świata. Piotrek przeszukał cały mój dom i wyszukał wszystkie najdziwniejsze rzeczy, no może nie najdziwniejsze, ale wszystkie takie rzeczy, które kupiłam w czasie tej kwarantanny, których pewnie nigdy nie użyję. Są takie dziwne i takie podstawowe też, żeby nie było, no. Tak, i ogólnie wymyśliliśmy sobie, że zrobimy smoothie challenge właśnie z tych rzeczy, które kupiłam w czasie kwarantanny, czyli jakieś konserwy, puszki, sosy, makarony, ryże, kasze i inne dziwne rzeczy. Ale żeby nie było, tak ogólnie to był pomysł Ady. Ja wiem, że wy sobie pomyślicie, ale głupi pomysł, pewnie to był Piotrek. To była Ada. Sama to wymyśliłam. Ona to wymyśliła, ale kiedyś już robiliśmy w ogóle smoothie challenge. Tak, więc dla przypomnienia możemy dać Wam tutaj gdzieś w narożniku kartę, żebyście mogli zobaczyć sobie poprzedni odcinek. Teraz robimy sobie wersję kwarantannową. Tak czy inaczej, koniecznie dawajcie łapeczki w górę, jeśli chcecie, żeby było więcej tego typu filmików i ogólnie challenge. No i myślę, że możemy zacząć. Mamy przygotowane ogólnie dzbaneczki. To jest mój dzbanek różowy, piękny. Ja mam niebieski. Piotrek ma niebieski dzbanek. Mamy przygotowaną pierwszą kategorię, którą jest taki... Jest baza, jak to by tak nazwał. I mamy, nie będziemy Wam zdradzać w sumie, co to takiego jest, po prostu wylosujemy na początku i mamy ile? Sześć. Sześć możliwości, żeby była to baza, więc tak. Myślę, że Piotrek... I to są takie produkty bardziej płynne, tak. Przygotuj się, bo ja boję się, że będę miała mleko. Boję się, że będę miała mleko. Ale jest bez laktozy jak coś. To nie zmienia faktu. No. Proszę nie tonik, proszę nie tonik. Tonik, kurde! Nienawidzę toniku. A Piotrek jeszcze przed nagraniem powiedział, że nie chcę mieć toniku, to jest najgorsze, co mogę mieć, to nie mogę mieć tonik. A ja będę miała mleko pewnie. Nie kracz. Nie kataj. A jeszcze przed nagraniem powiedziałam sobie, na pewno będę miała mleko z pasztetem. Na pewno, i ja już się boję, że będę miała ten pasztet jak nic. Na pozostałe opcje mieliśmy wodę, był sok porzeczkowy, był sok kaktus. I oranżada, czerwona. Chyba najbardziej wolałbym tutaj wodę, szczerze powiedziawszy, tak. Bo woda by to tak rozcieńczyła i nie byłoby takiego smaku. Tak, tak na oko. Chcieliśmy sobie zrobić po szklance takiego smoothie. No i będziemy się ścigać, kto więcej wypije. Musimy wymyślić, jaka jest nagroda. No. To, że wypije się więcej. Dobra, bo chcę mieć jeszcze jutro coś do kawy. Wiesz, żeby to smoothie było płynne, bo ta baza właśnie jest po to, żeby... To było smoothie, a nie taka ciapcia w sumie. No właśnie. Piotrek przygotował dużo tutaj rzeczy. Myślę, że mamy około 30 różnych produktów, więc teraz będziemy losować i myślę, że wstępnie umawiamy się po 5. Masz tu rzęsk. O. Proszę. Dziękuję. Teraz ja pierwsza, trzymaj mi miskę i ja losuję. I uwaga, jak teraz będzie pasztet, to chyba umrę. No nie. Nie! Nie! Co to? Nie mam serdynki! Najgorzej jest, ja się modliłem, żeby nie było sardynek. Nie! Więc nie. Mamy tutaj piękne sardyneczki. Ja mogę jedną rybkę sobie tylko wsadzić, bo one są takie w całości. Czy one mają dobrą datę ważności? To są sardynki, Ada, one przeżyją. Koniec świata przeżyją. O fuf. Jak bali. Nie. Po co ty kupiłaś sardynki? No po co? Stwierdziłaś, jak będzie koniec świata i będę siedzieć w domu, to będę jeść sardynki. Świetny pomysł. Nieważne, jakby ja mam bardzo postapokaliptyczne myśli czasem. Aga? Nie! Tego też nie chciałem. Golonka! Powiedzcie. Ja. Wybucha światowa epidemia, Ada kupuje golonkę. Golonkę. No bo stwierdziłam, że no nie kupię mięsa takiego, wiesz, to kupię mięso w puszce i to było jedyne mięso w puszce, które było. Dobra, to fuj, tonik z mielonką. Tak śmierdzi? Jak karma dla psów! To na pewno jest dla ludzi w ogóle. No rzeczywiście jak karma dla psa. O wole! Daj jeszcze Piotrek troszeczkę tej mielonki.
pierwsze z góry. Mam nadzieję, że się nie zawiodę i będzie coś to nudnego. Kukurydza z groszkiem. O, no to tak do serdynek. Do mleka. Mmm, super. Kolejna puszka. Wszystko na razie spuszkowane kotlety. Mmm, woda z kukurydzy i z groszkiem. To ja losuję już kolejne. No. Co? Żelki. Lubię żelki. Dobra, wrzuć mi tu już. To się zmiks... Tonik, żelki i mięcho z puszki. Nie wiem, czy to się zmiksuje. To teraz lecimy z kolejnym. Płatki śniadaniowe. No, do mleka masz idealnie. Do mleka idealnie, ze szprotem. Czekoladowe. Syp. I o pranka można zrobić, że rzeczywiście tak, wiesz, zrobić płatki z mlekiem. Nie serdyna. Majonez. Nie. Czwarta rzecz. Ja mam nadzieję, że nie będę miała tego pasztetu, chociaż ja bardzo lubię pasztet. O! Ketchup. Jak był majonez, to teraz musi być ketchup. No. O! Jakie ciśnienie. Patrz, nie widać nawet. Nie widać, no. Ale już nawet nie czuć ryby. Za mało masz tej ryby, to nie fair. Patrz, ile ja mam tego mięcha. Nie, dorzuć sobie jeszcze szprotuny. Nie, nie. No dorzuć sobie szprotuny. Nie, dawaj, losujesz. Czwarte. Nasiona chia. Mm-hmm. Ale tak instagramowo się teraz zrobiło, wiecie. Mm-hmm. Tutaj smoothie z nasionami chia. Weźmy tak może łyżeczkę. Fit. Fit smoothie, no. Losujemy piątkę i ja bym maksymalnie jeszcze się pokusiła o szóstkę, ale to nie wiem. Zobaczymy za chwilę. Ja mam, słuchajcie, cukier cynamonowy. Mój ulubiony. Twój ulubiony, widzisz? Ale masz fajnie mleko, płatki, cukier. Już, już, już. Gdyby nie ta ryba, to byłoby spoko. No, ogólnie, serio. No? Płatki owsiane. Mów ile. No, już. Obmierzłe się to zrobiło. No to co, po ostatnim? No dobra, no to... Dobra, i będziemy testować. Musztarda! No same sosy wleciały, serio. Więc ostatnia musztarda kozacka. Ja strasznie ogólnie nie lubię musztardy, wiecie? Juu. Ja walę tego wszystkiego, ile no się da. Ja nie chcę się zżygać. No. I... Chipsy. O! Ogląda okropnie. Strasznie mało słodkich w ogóle zużyliśmy, jakoś tak na słone raczej trafialiśmy. Tak, bo mieliśmy dużo batoników, jakiś ciasteczek, czekolada, czy tam jest jogurt. Lecimy z tym i próbujemy. Ja będę pierwsza, trzymaj. O Jezu, coś tam było w tle! Takiego. Wygląda to obrzydliwie. Nie no, wygląda jak po prostu shake czekoladowy. Naga. Twoje zdecydowanie wygląda lepiej wizualnie. Aż tak śmierdzi? O, strasznie! Gorzej niż twoje, moim zdaniem. Uff, jak żygi. No jest rzadsze. No. Po co my to robimy? A właśnie, nagrodę trzeba ustalić. No. No to załóżmy się o coś, że jak wygram, to dwa następne filmy nagrywasz sama. Dasz radę? Dobra. Tak? Tak? Dobra. I dwa następne filmy będziesz sama nagrywać? Tak. I nie będę musiał przyjeżdżać? Tak. I będę mógł grać w Simsy? Tak, yes. Dobra. A ja, jeśli wygram, to zrobię ci doczepiane paznokcie. I to nagramy. Co? Co to są doczepiane paznokcie? No zrobię ci takie długie paznokcie. W sumie spoko. Dobra, nigdy takich nie miałem. Ja się boję. Twoje przy moim to jest pikuś. Nie chcę twojego wąchać. Powąchaj. Nie chcę. Już wąchałam, już wąchałam. Powąchaj. Nie. No to? Za challenge na YouTubie. Kto to wymyślił? Cheers. O nie. Słodki Jezu, nie się popłakał. To autentycznie smakuje jak żygi. Serio, to jest takie kwaśne w ogóle przez te żelki chyba. Daj mi popić.
100% moje, dziewczyki. Na początku myślałam, że jest okej. Chyba to nawet widać po mojej minie, że tak piję i tak jest okej, ale przymknęłam, miałam takie... Ja to wziąłem do buzi i nie wiedziałem, czy już się zżygałem, czy nie. Serio. Okropne. Okropne. Nie no, ja tego nie wygram jednak. Jak to była taka... No to jest nie fair. To jest niesprawiedliwe, ty masz mleko i płatki. Nie dam rady, nie przełamię się. Chcę spróbować twojego. No to spróbuj. A ty spróbuj mojego. Nie, ja nie chcę. Spróbuj. Nie. Spróbuj, bo jak nie, to ja wygram. Ale nie, przecież ja mogę wypić więcej, zostaw mi to. Nie. Jeszcze dalej gramy, halo? Ja jeszcze się nie poddałam w tej rywalizacji. Oddaj mi tą szklankę. Dawaj to. Tak czy siak, ty wygrywasz na razie, tym bardziej. No dawaj. Większy łyk, więcej. Jezu, jedna się popłakała. Zostawcie łapkę w górę za to, bo... Ja już więcej nie chcę. Jezu, pięta. Następnym razem, jak powiem, że wymyśliłam jakiś fajny film, to powiedz, że cię. Może no, bez... Jak zamknę dos może, to będzie lepiej. Ja. Aż mi smarek z nosa wylecie. Kojarzysz to uczucie, jak no. zwymiotujesz no. i masz tak strasznie taki gorzki, smak, kwaśny tak. smak przez żółć. Przez żółć z żołądka. To właśnie tak smakuje. Piotrek, słyszałam, że chcesz spróbować mojego szejka, mojego smoothie. Żeby nie było, ja to spróbuję. No, nie jest to najgorsze. Konsystencja w tym jest taka... takiego gluta. Mhm. I ogólnie czuć głównie te płatki czekoladowe. Tak, i gdzieś tam na samym końcu czuć tą rybę, ale ogólnie tak. jest w miarę spoko i da się to wypić. Znaczy, gdyby się uprzeć, znaczy to dałoby się to wypić, ale ja nie chcę. Tego by się nie dało. Tak czy inaczej, nie wiem, czy się to nagrało, ale powiedziałam, że jeśli na moim Instagramie wbijecie 400 tysięcy obserwujących, a brakuje jedynie 3 tysięcy, to wtedy ja jeszcze raz odtworzę tą miksturę i się jej napiję, więc słuchajcie, macie taki challenge i... Bo Ada się teraz cyka. Ja się teraz cykam i nie chcę się zżygać z tym krajem. Więc macie mojego Instagrama na dole w opisie, no i takie macie zadanie. Więc nie ma co, słuchajcie, przeciągać. Mam nadzieję, że film Wam się podobał, a jeśli tak, to koniecznie dawajcie łapeczki w górę, to będziemy robić więcej tego typu challenge'y. Może z innymi osobami, jak już się troszeczkę pandemia skończy, może tak. będziemy myśleć nad innymi challenge'ami, będziemy szukać inspiracji, więc jeśli macie jakieś propozycje, jeszcze coś chcielibyście, żebyśmy zrobili, to piszcie w komentarzach i subskrybujcie kanał, bo zbliżamy się już do tej magicznej liczby 900 tysięcy, a jak już będzie 900 tysięcy, to już niewiele będzie brakowało do miliona, więc ciśniemy, słuchajcie. A na milion niespodzianka. A na milion będzie niespodzianka i w sumie myślę, że na 900 tysięcy też będzie niespodzianka, ale ty sam jeszcze nie wiesz w sumie. No ja sam nie wiem właśnie. Ona coś knuje. Przysięgam wam, ona coś knuje i nawet mi nie mówi, więc nie wiem, co się szykuje, szczerze powiedziawszy. Trochę się boję, ale no zobaczymy. Będzie super! Jeśli wyjdzie, to będzie super. No więc, dobra. Trzymamy kciuki za Adę, klikamy łapki w górę. Subskrybujemy, komentujemy, no i widzimy się już w kolejnym filmie. Do zobaczenia i pa, pa! Pa.